rzuca się na szyję najbliższym, rodzinie. Chce po prostu ich ucałować mocno, radować się z tego, że odzyskał wolność. I tak jest z każdym z nas. Po wyjściu od kraty konfesjonału, nagle jakoś ten świat jest piękniejszy, słońce jakoś wschodzi nad nami, jakoś tak przyjaźnie się uśmiechamy do innych, potrafimy przeprosić za wszelkie zło, podajemy rękę komuś, z kim możeśmy się przez jakiś długi okres czasu nie odzywali, przepraszamy za każde słowo. I tak właśnie działa sakrament pokuty i pojednania. Dlatego to jest ten salon piękności. Wychodzimy piękniejsi, lepsi. I często śpiewamy, że to nie gwoździe Cię przebiły, lecz nasz grzech. I tu przyniosłem gwoździe, które właśnie symbolizują nasze grzechy, nasze upadki. I za chwilę, po rachunku sumienia, kiedy będziemy przygotowywać się już do spowiedzi, chciałbym, żeby każdy z Was wziął jeden gwóźdź i przepraszając Pana Jezusa za jakiś może jeden szczególny grzech, położył go tutaj pod krzyżem. Następnie, kiedy już oczyści swoje serce w sakramencie pokuty i pojednania, niech powtórnie podejdzie pod krzyż, zabierze ten gwóźdź, ale w miejsce gwoździa niech położy to serce przygotowane, gdzie na jednej stronie jest przepraszam, na drugiej dziękuję. Ktoś, kto był może ostatnio już u spowiedzi i nie ma tak bardzo potrzeby oczyścić swojego serca, no to tak samo kładzie gwóźdź, ale później, przepraszając Pana Jezusa za swoje grzechy, może położyć serce, a gwóźdź tak samo, żeby wrócił po prostu do koszyka, żeby pod krzyżem były rzeczywiście same nasze czyste, przemienione serca, żebyśmy potrafili przepraszać za każdy nasz grzech, ale jednocześnie dziękować za te wszelkie łaski, które Pan Jezus chce nam ofiarować w tym sakramencie.